związanego z rewitalizacją kąpieliska Krupin. Planujemy przede wszystkim przeprowadzić prace związane z renowacją pomostów. Wszystkie pomosty zostaną wymienione na nowe. Oprócz tego planowane jest kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół, czyli pojawi się nowa, większa plaża, pojawią się elementy małej architektury, elementy uzupełniające, poprawiające funkcjonowanie całego zespołu. Także na pewno kąpielisko Krubin będzie zdecydowanie innym miejscem w tym roku w lecie. Na konstrukcji istniejącej będzie wymieniona warstwa wierzchnia, czyli wymieniona całość odeskowania. Łączny koszt inwestycji szacujemy na około 300 tysięcy złotych. To jest pierwszy etap realizacji zadania, bo koszty związane z rewitalizacją tego terenu są zdecydowanie większe. Przygotowujemy w tej chwili kompleksowy projekt i będziemy go realizować adekwatnie. W tym roku planowane są prace związane z oczyszczeniem zbiornika wodnego. Także dno będzie oczyszczone i zdecydowanie poprawią się warunki odpoczynku tutaj na kąpielisku.